Zaraz zaczniemy, ale zanim to zrobimy, pozwólcie, że przedstawię fantastyczne osoby, które wspierają mnie na patronite.pl/Rarlindel. A są to osoby dające pizzę: Adam Pawłowski, Rana Fesa, Kumiak, cześć, jestem Janek, Jacek Kiliański, Małgorzata Sajnow, Czubeska, Neuroshima i Miki Fiki. Osoby dające kawę z ciastkiem: Julia Gierynowicz, Chrysku, Hypatia, Michał Piotrowski, Krzysztof Karliński, Kamil Kuliga, Chris Dobbs, Szabrowny Kucyk, Ele Intega i Marysieńka. Osoby dające kawę: Aleksandra Lemierz, Drowka, Adam, Kropster, Borsuk, Cukrowy, George Soros, Lila Watia, Damian Piotrowski, Martyna Wilczek, Marcin Harasimowicz i Sylwanelka. A także osoby dające herbatę: Arkadiusz Gumiński, Estilia, Wlubel, Junkersium, Splend, KTBM32, WZK Herbaciara, Jakub Kołodziejczyk, Lekardar, Towot Podkreślnik, Prodbyt XVS, Michał Jaśkiewicz, Teodora Jarosz, Kot Gruszka, Call Me Fay, Paweł Pawlik i Rewo, 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 Rarlindel. Dobra. Posłuchajmy, co tam Szymon ma do powiedzenia. Lecimy z drugim odcinkiem prasówki, czyli cotygodniowego przeglądu ciekawostek ze świata idei. A zatem artykuł ze Spectator na temat perspektywy Amerykanów na Polskę i konflikt z Rosją, a przynajmniej perspektywy tamtejszych konserwatystów z Instytutu Katona, którzy wydają się być sceptyczni co do znaczenia państw Europy Środkowo-Wschodniej dla globalnego bezpieczeństwa. W artykule możemy przeczytać m.in. z pewnością nie było zgody co do tego, jak zdefiniować amerykańskie interesy w obliczu zagrożenia sowieckiego. Dołączenie Polski, Węgier, Czech i Niemiec zachodnich do NATO miało być może jakiś sens jako gest w stronę byłych narodów zniewolonych, w cudzysłowie, które tak wiele wycierpiały zarówno podczas II wojny, jak i zimnej wojny. Ale nigdy nie wyjaśniono, w jaki sposób ta decyzja i ryzyko, jakie za sobą niosła, czyli zobowiązanie się Amerykanów do obrony tych narodów poprzez rozszerzenie NATO do granic Rosji, służyło, jak to służyło, interesowi narodowemu USA. Czyli w USA po prostu podnoszą się coraz częściej, w zasadzie zrozumiałe też z ich perspektywy głosy, co my z tego, co oni z tego mają i za co... Okej, i tutaj widzicie, tutaj mamy naprawdę dokładnie do czynienia z tym, o czym mówiłem. Podnoszą się coraz częściej, tak? Jak często? Kiedy? Kto to mówi? Z czym mamy to kojarzyć? Bo wiecie, no szur, jeżeli chcemy rozmawiać o tym na poziomie... Jakiś polityk coś takiego powiedział, jakiś polityk zasugerował, że być może nie jest to najlepsza rzecz. Okej, mamy o czym rozmawiać. Ale podnoszą się coraz częściej? Jest to nieobalalne stwierdzenie. Nie mamy możliwości obalenia tego stwierdzenia. Pominę tutaj, że posiłkuję się Spectatorem z Australii z jakiegoś powodu. Tak jakby to było najlepsze źródło informacji o tym, jakie to głosy podnoszą się lub nie podnoszą w kwestii USA i tego, co tam, jaka tam panuje atmosfera, ale no... Oni mieliby się tutaj bić, bo ponieważ pomimo, iż Trumpa już nie ma, to ten sentyment taki izolacjonistyczny i chęć wycofywania się powoli z roli szeryfa całego świata, być może dyktowany też większą wagą interesów w innych miejscach, choćby w konflikcie z Chinami na Pacyfiku, jest to wszystko po prostu widoczne. Again, Szymon, jakim konflikcie z Chinami na Pacyfiku? Na razie z Chinami na Pacyfiku trwa tak naprawdę napinanie piersi. I manewrowanie amerykańską flotą, które nijak się ma do otwartego konfliktu. Zresztą już rozmawialiśmy o tym więcej czas. Ani Chiny, ani USA nie chcą konfliktu, dlatego że są współzależne. Że i płynie to być może w tę stronę i to wszystko powinno skłaniać nas chyba przede wszystkim do głębokiej refleksji na temat tego, skąd pochodzą właściwie nasze gwarancje bezpieczeństwa i czy w ogóle mogą one pochodzić z zewnątrz, tak? Czy nie jest przypadkiem tak, że muszą one pochodzić z wewnątrz od jakiegoś naszego własnego nacisku i naszej własnej armii. A jeżeli uważamy, że w tych aspektach nie mamy zbyt dużo, że tak powiem, do powiedzenia, to być może właśnie trzeba byłoby się bardziej przyłożyć, by to zmienić. To znaczy, Szymon, co dokładnie? To znaczy, czy powinniśmy zacząć własny program jądrowy? Czy powinniśmy
stworzyć, zbudować własne nowoczesne myśliwce? Czy powinniśmy systemy przechwytywania pocisków a la żelazna kopuła sfinansować z pieniędzy, których nie posiadamy? Co dokładnie powinniśmy zrobić? Bo to jest bardzo wygodne stwierdzenie, żeby powiedzieć, może powinniśmy bardziej zainwestować w tego, i pomijając jakiś krypny militaryzm, który Szymon tutaj imputuje, mówiąc, że rozwiązaniem tego wszystkiego jest zainwestowanie we własne siły obronne, co jest wierutną bzdurą, ponieważ nie wiem, czy mamy w takim razie dobić do poziomu Rosji, jeżeli chodzi o ilość aktywnych wojsk. Co mamy tutaj zdziałać? Jaki jest plan, żeby tutaj zdziałać? Bo dziwnie, zamiast rozmawiać o tym, że powinniśmy właśnie naciskać na polityków naszych, żeby byli aktywni w tym temacie i żeby też naciskali na negocjatorów strony polskiej, żeby ta sprawa została maksymalnie szybko zdławiona i uciszona. My jesteśmy w sytuacji, w której ktoś nam mówi, jakiś ekspert od niczego, że może powinniśmy zacząć rozwijać własne militaria. No come on. Jak chcecie to uzasadnić? Już mało tego, że sam nagłówek pod tytułem America's control over the international system is slipping nie imputuje, że Amerykanie się wycofują, tylko że tracą kontrolę. A to są dwa zupełnie inne zjawiska. Zresztą możemy spojrzeć na ten artykuł i porozmawiać o tym, co w nim jest, a czego w nim nie ma, bo to są dwie troszeczkę różne rzeczy, nie? I tutaj przede wszystkim zobaczmy, ile razy pada słowo Trump, nie? Zero. Okej. Kto w takim razie chce tego wycofania? Bo ten artykuł kończy się tym, że Waszyngton teraz musi wybrać między dążeniem do światowej dominacji, a współpracą z innymi mocarstwami, w tym Rosją i Chinami, żeby dławić zagrożenia dla międzynarodowego systemu. W tym wypadku Stany staną się primus inter pares, czyli pierwszymi wśród równych, co będzie następną najlepszą rzeczą po byciu numerem jeden. W jaki sposób wy odczuwacie, że artykuł napisany w tym tonie mówi o tym, że powinniśmy zadbać o nasze własne bezpieczeństwo, a w jaki sposób to jest tylko informacja o tym, że zmienia się pozycja USA na świecie? I tutaj jest o domestic resistance, tak? Czyli o tym, o tej niechęci, która wychodzi z wewnątrz, tak? Która wychodzi z wnętrza USA. Ale w kontekście tego oporu, dalej mówimy o tym, że Waszyngtonowi będzie trudno utrzymać swoją
samodzielnie utrzymać swoją pozycję militarną. I w konsekwencji tego idea Ameryki jako monopolisty w międzynarodowym systemie musi zostać zastąpiona przez oligopol. I to są te rzeczy, które mają olbrzymie znaczenie, nie? Że Szymon bierze taki artykuł i wyciąga z niego i ekstrahuje z niego jakieś bardzo wybrane fragmenty, tworząc przy okazji narrację odnośnie tego, że Polska się powinna zbroić. Zobaczcie, jakie to jest straszenie. Zobaczcie, jakie to jest nastawianie ludzi do tego, że musimy się szykować do wojny. Nie, musimy dołożyć wszelkich starań, żeby deeskalacja nie wychodziła nie tylko od naszych zagranicznych partnerów, ale także z Polski. Żeby deeskalacja stała się dominującą w Polsce narracją dotyczącą sytuacji na Ukrainie. Kolejno. Półtorej roku już po publikacji tej książki, ale warto wrócić do książki Klausa Schwaba Wielki Reset. Klaus Schwab to jest założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego, który w swojej książce wprost i otwarcie opisuje, jak przełożyć obostrzenia sanitarne związane z pandemią w trwały, no myślę, że można użyć słowa zamordyzm. No, Schwab posługuje się logiką doktryny szoku autorstwa Naomi Klein, aby uzasadnić, że skoro już je uchwalono, te obostrzenia, i ludzie przywykli do covidowych restrykcji, to nie powinno się ich rozluźniać, ale wręcz przeciwnie, przekształcić w trwały element struktury, wprowadzając w ten sposób świat na ścieżkę tak zwanego sustainable growth z minimalnym udziałem konsumpcji. I wyraźnie warto podkreślić, że to, że ktoś wykorzystując jakąś katastrofę, spisał tę koncepcję, jak to wykorzystać do realizacji jakichś celów, to jeszcze nie znaczy, że rządy i tak dalej faktycznie na pewno koniecznie to robią, ale że ten plan faktycznie musi być na pewno realizowany, ale warto zwrócić uwagę, że taka koncepcja jest spisana i że ona jest dostępna dla ludzi, również dla rządów do przeczytania i istnieje to w przestrzeni publicznej i jawnie, że tak powiem, są zaprezentowane cele pewnych grup i pewnych ludzi. W podobnym tonie ogólnie wypowiada się artykuł z Open Democracy, który zauważa, że wbrew temu, co niektórzy w Ameryce głównie, prawda, wiadomo, w państwach zachodnich sugerują, że za stojącym właśnie tym wprowadzeniem wielkiego resetu i tak dalej, że po tym wielkim resecie, po pandemii ma być wprowadzony komunizm, czy coś takiego, bo tego się najbardziej tam ludzie boją, prawda, tak, ale że nie, wcale nie żaden komunizm, tylko właśnie w cudzysłowie stakeholder kapitalizm, tak, rządy korporacji, jak w cyberpunku, korporacje... I tutaj mamy do czynienia z prawdziwym kłamstwem. Ponieważ jakkolwiek nie zgadzam się z postulatami Schwaba, to widzicie, jesteśmy w bardzo ciekawym rozerwaniu. Z jednej strony mamy sytuację, która o której będziemy jeszcze dzisiaj mówić, to znaczy o Jenisie Galufakisie, który mówi o tym, jak socjaldemokracja nie działa i że być może nie żyjemy już w systemie kompletnie kapitalistycznym. Natomiast z drugiej strony mamy właśnie takie narracje. Ogólnie Schwab postuluje, że powinniśmy zmienić umowę społeczną tak, żeby doprowadzić do tego, żeby rezultaty były bardziej sprawiedliwe, czyli na przykład przemyśleć te nowe podatki, uporządkować sobie inne rzeczy związane z funkcjonowaniem państw, z funkcjonowaniem społeczności. I on mówi o stworzeniu systemu, który jest bardziej wytrzymały, bardziej równy i łatwiej i bardziej zdolny, zdatny do utrzymania. I mówi między innymi o zielonej infrastrukturze miejskiej, tworzeniu motywacji dla
przemysłu, żeby poprawić swój wpływ na społeczeństwo, środowisko i zarządzanie, tak, metryki ESG. A trzecim komponentem jest wykorzystanie innowacji czwartej rewolucji przemysłowej dla publicznego dobra. I Schwab w swojej książce ogólnie postuluje, że powinniśmy zrobić nowy, lepszy kapitalizm, że powinniśmy wykorzystać sytuację, w której świat się troszkę zatrzymał przez pandemię, żeby wkroczyć na drogę właśnie nowego, lepszego kapitalizmu. No i wiecie, każdy kto słuchał mnie chociaż przez chwilę, wie, że nie jestem fanem żadnego kapitalizmu, ale stakeholder to nie jest ekonomia korporacji, tylko to w teorii przynajmniej jest ekonomia tych, którzy mają jakiś interes w funkcjonowaniu ekonomii, a jesteśmy nimi my wszyscy, nie? W sensie stakeholder w tym rozumieniu ma raczej skupia się na tym, że my wszyscy mamy pewien wspólny interes w tym, jak będzie kształtował się świat. I tutaj to jest jedna strona tego, tak? I możemy sobie wierzyć w narrację Schwaba, możemy sobie nie wierzyć w narrację Schwaba i both of these things są jakby okej. Natomiast istnieją tutaj obawy, że przy obecnej dysproporcji sił jakiekolwiek odejścia od dzisiejszych systemów demokratycznych na rzecz systemów, które dają siłę tym, którzy mają największy interes, doprowadzi do tego, że korporacje staną się nowymi dominującymi siłami, no a tego byśmy oczywiście nie chcieli, bo nie możemy ufać korporacjom, korporacje nie są naszymi przyjaciółmi, tak? I trochę o to chodzi. I artykuł z Open Democracy, o którym on mówi. Open Democracy nie jest, z tego co wiem, przynajmniej, może mi zaraz ktoś naprostuje, ale z tego co wiem, nie jest jakimś szurskim serwisem. Natomiast patrząc na to, że to jest mocno złożony temat i to World Economic Forum ma dokument na 600 stron związany z tym tematem, to wskakiwanie w to i mówienie, no to będzie jak w cyberpunku, jest trochę żartem ze strony Szymona. W sensie, jeżeli chce faktycznie zrobić przegląd idei, to mógłby się wysilić troszeczkę bardziej niż po prostu powiedzieć "Ooo, this thing bad!" Bo to jest bezproduktywne. Nie, ogólnie wypowiada się artykuł z Open Democracy, który zauważa, że wbrew temu, co niektórzy w Ameryce głównie, prawda, wiadomo, w państwach zachodnich sugerują, że za stojącym właśnie tym wprowadzeniem wielkiego resetu i tak dalej, że po tym wielkim resecie, po pandemii ma być wprowadzony komunizm, czy coś takiego, bo tego się najbardziej tam ludzie boją, prawda, tak, ale że nie, wcale nie żaden komunizm, tylko właśnie w cudzysłowie stakeholder kapitalizm, tak, rządy korporacji, jak w cyberpunku. Korporacji... Again, to nie jest to, co znaczy stakeholder economy, ale... Czy to jest wzmocnienie kapitalizmu tylnymi drzwiami? Jak najbardziej. To jest dokładnie to. Przedstawiane są właśnie jako naturalny zastępca zdekonstruowanego przez liberalizm państwa narodowego. Stwierdzają, że rząd Wielka Brytania. Psycholodzy brytyjscy na łamach Daily Mail stwierdzają, że rząd użył rażąco nieetycznej taktyki strachu, podobnej do chińskiego reżimu, aby przestraszyć społeczeństwo do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przed wirusem COVID-19. Największą krytyką zostały obarczone telewizyjne obrazy pacjentów na Ojomie i skupienie się na liczbach zgonów.
40 psychologów wspólnie podpisało list do Parlamentarnej Komisji Administracji Publicznej i Spraw Konstytucyjnych w Wielkiej Brytanii, ostrzegając przed amoralnymi spotami, w których używano haseł takich jak "zostań w domu, aby uratować życie" oraz "jeśli wyjdziesz na zewnątrz i będziesz to rozpowszechniać, ludzie umrą przez ciebie". I w liście dodano, że zawstydzanie i robienie z ludzi kozłów ofiarnych ośmieliło niektórych ludzi do prześladowania tych, którzy nie mogą lub nie chcą nosić nakrycia twarzy. Co bardziej niepokojące, nadmuchane poziomy strachu przyczyniły się znacząco do wielu tysięcy nadmiernych, dodatkowych zgonów spowodowanych chorobami innymi niż COVID, które miały miejsce w domach, a zwiększone lęki zniechęciły wielu do szukania pomocy w przypadku innych chorób. Okej, więc po kolei. Daily Mail jest tak wiarygodnym magazynem jak Fakt. Więc, you know, dobre źródła masz, Szymciu. Po drugie, naprawdę chcesz mi powiedzieć, że prześladowania były ze strony osób chodzących w maskach w kierunku osób nie chodzących w maskach i to jest ta rzecz, którą chcesz podnieść. Oczywiście jestem całkiem pewien, że zaraz zachowasz się jak odpowiedzialny myśliciel idei, weteran idei i powiesz, że no wiecie, drugą stroną tej monety jest jednak fakt, że ludzie niechodzący w maskach roznoszą chorobę i tworzą ryzyko, z którym powinniśmy walczyć, z którym powinniśmy się zmagać, ale tak. Cytat: rządowi naukowcy wykorzystujący strach, wstyd i kozły ofiarne do zmiany poglądów to wątpliwa etycznie praktyka, która pod pewnymi względami przypomina taktykę stosowaną przez reżimy totalitarne, takie jak Chiny, gdzie państwo zadaje ból części populacji, próbując wyeliminować przekonania i zachowania, które postrzega się jako dewiacyjne. Parlamentarna komisja, ta wspomniana, ma teraz zbadać wykorzystanie przez rząd spotów podsycających strach w czasie pandemii. Chwila, Szymon, a gdzie jest twój komentarz do tego, do tej sytuacji? Czy nie powinieneś jakoś odpowiedzialnie się odnieść do tej sprawy, a nie tylko tak zawieszać temat w powietrzu, mrugając do twoich coraz mocniej antyszczepowych widzów? Czy nie powinieneś poświęcić chwili na to, żeby powiedzieć, no hej, tylko wiecie, szczepcie się i dbajcie o siebie, ponieważ tu nie tylko wasze życie, ale też waszych bliskich i nas w ogóle są zagrożone przez chorobę, która zdaje się cały czas mutować. Wiesz, Szymciu, ta odpowiedzialna, że ta, którą robi odpowiedzialna osoba, która, dajmy na to, nie chce, żeby ludzie umierali na COVID. A nie, czekaj, przecież ty już sugerowałeś, że lekarze są, że faszystowscy lekarze są zupełnie tacy jak lekarze dzisiaj, więc skoro rzucałeś już taką implikaturą, to przecież trzeba jechać z tym gwizdkiem dalej, nie? Również Wielka Brytania. Społeczeństwo ponosi niemałe koszty utrzymania policji, która bynajmniej w coraz mniejszym stopniu spełnia tam swoje podstawowe funkcje. Jak donosi The Times, na Wyspach Brytyjskich rozwiązywanych jest wyłącznie 5% spraw o kradzież i włamanie. Odsetek rozwiązanych włamań spadł prawie o połowę w ciągu 7 lat w całej Anglii i Walii, a w niektórych obszarach mniej niż 1 na 30 przestępstw trafia do sądu. I według The Times ten dramat dotyczy niemal wszystkich krajów liberalnej demokracji, a coraz szerszą grupę przestępstw pospolitych służby uważają za niewykrywalne i umarzają bez wyjaśnienia. Natomiast statystyki policyjne ratuje się wzmożoną aktywnością policji w dziedzinie mowy nienawiści. Kolejno, ostatnia, dość głośna. Szymon, ale może ty tak zamiast tak pędzić przez te idee, które tak przeglądasz, chociaż wypowiesz się jakoś w tej kwestii, może zaoferujesz jakąś swoją, wiesz, jakiś swój feedback, jakieś swoje przemyślenia w tej kwestii, może opowiesz nam, jak to działa, że tak jest. Może chcesz nam sprzedać swoją wersję tego i na przykład chcesz uzasadnić, dlaczego te statystyki policji się tak sypią, bo może są jakieś powody, może znasz jakieś powody. Nie podejrzewam, że znasz, ponieważ jednym z głównych powodów jest to, że policja
nigdy nie była siłą, która służy znajdowaniu skradzionych rowerów i ustalaniu, kto się do ciebie włamał. Tylko była siłą służącą do obrony możnych i uprzywilejowanych. A tak jakby patrząc na to, skąd się poszczególne policje w krajach na całym świecie wyłaniały, z jakich formacji, z jakich grup, to można by zakładać, że nie miały te grupy w pierwszej kolejności na celu dbania o dobry interes ogółu. Mało tego, akurat w kontekście Wielkiej Brytanii i wielu krajów, podejrzewam, neoliberalnych w ogóle, to problemem jest też częste niedofinansowanie, poza USA, gdzie policja jest aż nadmiernie dofinansowana, jest częste niedofinansowanie policji i to, że policja służy bardziej za siłę wojskową, taką okupującą siłę wojskową nawet. Może policja jest tylko po to, żeby pałować? Być może. Jeszcze jak? Powiedział pozytywny news, powiem ziomek Olszańskiego, będziemy najprawdopodobniej tak przesrane jak sam Olszański. Okej. Okay. Widziałem bardzo ładną przeróbkę tej okładki dzisiaj, tylko nie wiem, czy ją znajdę, nie wiem, czy ktoś ją ma, gdzie ktoś nie tylko przemalował te proporcje, ale jeszcze powiedział, że hej, ale wiecie, że większość naszego społeczeństwa to nie są mężczyźni, tylko że jesteśmy tak rozłożeni bardziej fidi-fidi kobiety-mężczyźni, w związku z czym ten wasz obrazek jest ogólnie chujowy. Okładka polityki i bardzo ciekawy komentarz ze strony wolno-lewo, prawda, że PiS podzielił klasowo Polaków, krzyczy okładka polityki, tymczasem PiS raczej wykorzystał istniejący już podział klasowy, który istnieje, czy to się komuś podoba, czy nie, czy to sobie sami uświadamiamy, czy nie. Jak możemy przeczytać w tym komentarzu, w tej okładce najciekawsze jest to, że na samym dole zamieszczono kilka osób, a cały tłum zaludnia środkowe pole. Mamy uwierzyć, że przytłaczająca większość zarabia pomiędzy 5700 a 11100 brutto, tymczasem mediana zarobków w 2020 roku wynosiła 4700 zł. Przypomnijmy, mediana, czyli połowa Polaków zarabia poniżej. To nie jest to samo, co średnia arytmetyczna. Sama rozmowa w tym wydaniu polityki, którą anonsuje ta tragiczna okładka, przeprowadzona z profesorem Ryszardem Scharfenbergiem, jest pozbawiona tego rodzaju manipulacji. Jest ciekawa, można się miejscami nie zgodzić, można się zgodzić, zadziwić, ale to, co zrobiono z nią na okładce, to jest jakieś krzywe zwierciadło lub ironicznie odniesione do rozmowy. Scharfenberg owszem zauważa, że PiS wykorzystał pewne elementy konfliktu. Zobaczcie, co Szymon robi. Szymon po prostu czyta cudze komentarze, on nawet nic nie dodaje do tego. To jest miłe z jego strony. To jest tani format w produkcji. W sensie... Szymciu, coś trafił żeś trafił na jakąś żyłę złota. Możesz po prostu nic nie robić i tylko czytać, jak inni coś robią. To jest geniusz sam w sobie. Zobaczcie, tymczasem tutaj Stowarzyszenie Spójnik zarzuca poprawioną okładkę. Korzystając z danych statystycznych GUS, poprawiłyśmy trochę okładkę najnowszej Polityka. PS, nikt w redakcji nie zwrócił uwagi, że według ich grafika 79% polskiego społeczeństwa to mężczyźni? Widzicie różnicę? Widzicie lekką różnicę? To jest ciekawa rzecz. Takie tam rysowańsko. Polki i Polacy, ile tak naprawdę zarabiamy. Także to jest ciekawa sprawa. Ja uważam, że to jest całkiem urocze, że Szymek tak sobie bierze rzeczy i nawet nie umie ich dobrze skomentować. Klasowego, ale skupia się nie na
twardo politycznych rozgrywkach i agitpropie, co lubi najwyraźniej polityka, ale raczej na zaburzeniu percepcji, na przykład, że większość w Polsce uważa się za klasę średnią oraz że polityków nieszczególnie interesuje temat biedy i to biedzie najwięcej poświęcono w tej rozmowie miejsca. Dla osób zainteresowanych tematem nie ma tam wiele zaskoczeń, ale dla przeciętnego zjadacza tygodnika Polityka mogą pojawić się wręcz szokujące informacje. Link do całości tego komentarza jest oczywiście w opisie. Kolejno, na początku roku 2020, przed wybuchem pandemii, Vice Media... A to akurat jest mega gruba sprawa. Jedna z największych korporacji medialnych Ameryki, właściciel m.in. Vice Magazine i wielu, wielu innych, potajemnie zorganizowało wielki festiwal muzyczny w Arabii Saudyjskiej. Takie wydarzenie normalnie byłoby wielkim sukcesem dla każdej firmy medialnej, ale Vice zadał sobie wiele trudu, aby ukryć swoje zaangażowanie w tą imprezę. Według The Guardian, który podał informację o festiwalu, Vice nie podawała swojej nazwy na imprezie i poprosiła wykonawców, którzy pracowali nad festiwalem za pośrednictwem kreatywnej agencji marketingowej Vice, o podpisanie umów o nieujawnianiu informacji. Skąd tajemnica? Dlaczego się chować? Być może był to wstyd wynikający z tego, że zarabia się na promocji i ocieplaniu wizerunku saudyjskiej teokratycznej dyktatury. Być może także dlatego, że dajmy na to, Vice chce uchodzić za progresywów i robienie takich rzeczy jest dla nich bardzo złe wizerunkowo. Kolejno, bardzo, bardzo ciekawy tekst Pawła Droździaka. Przeczytamy fragment. Cenzurowanie treści przez media elektroniczne to ciekawy temat i epidemia jest tu dobrym polem do obserwacji. W dyskusjach o tym stosuje się różne klucze. Jednym z najbardziej nieadekwatnych i szkodliwych jest klucz wolnorynkowy. Oto właściciel interesu, platformy społecznościowej, to jego firma, więc niech robi w niej co chce i może wyrzucać kogo tylko zechce. Na ten moment stroną cenzurowaną przez wielką cyfrę i ogólnie wielki biznes są głównie konserwatyści, zaś na poziomie mniejszych biznesów bywa dokładnie odwrotnie. Elektroniczne giganty usuwają jak mogą wszystko, co przeczy postępowej agendzie, a właścicielka salonu, gdzie oferuje się intymne strzyżenie i piercing dla pań, odmawia wykonania identycznej usługi osobie, którą zidentyfikowała jako mężczyzna. I tu myślę, że możemy się zatrzymać. Tutaj warto spojrzeć na to źródło, które jest przecież wybitnym z pewnością materiałem. Kim jest Paweł dołącz do 80 obserwujących. Nieźle. Okej. Paweł, kim ty jesteś? Powiedz, czemu aż takie... Co się dzieje? Co tu się dzieje? Czemu ludzie boją się GMO? Od plemienia do obywatelstwa z terminem ważności, recenzja filmu Nie patrz w górę. Zobaczmy, co tutaj się dzieje, nie? W chwili, kiedy pisze te słowa, w Polsce i całej Europie garstka ludzi protestuje przed niemieckimi ambasadami i konsulatami przeciw planowi zamknięcia elektrowni jądrowych. Proces będzie daremny. Niemcy nie są jednym krajem, który takie elektrownie w najbliższym czasie zamknie. Nie patrz w górę opowiada historię znaną już z kilku wcześniejszych produkcji. Wszystkie one czerpią, jak się zdaje, z pomysłu książki Tove Jansson Kometa nad Doliną Muminków i akcja w kolejnych wersjach niewiele się zmienia. Do Ziemi zbliża się kometa lub inny obiekt i wiadomo, że w nią uderzy. Wszystko się skończy. Spotify... Spotify i jego niebez... Szymon, czekaj, ale przecież Spotify i jego niebezpieczne treści. To czy ty jesteś pewien, że ty omawiasz tę rzecz, którą ci się wydaje, że ty omawiasz? Bo mi się wydaje, że tu jest coś o Spotify'u, a ty nic o Spotify'u nie mówisz. Sprawdźmy, może ja się mylę. Bardzo, bardzo ciekawy tekst Pawła Droździaka. Przeczytamy fragment.
Cenzurowanie treści przez media elektroniczne to ciekawy temat i epidemia jest tu dobrym polem do obserwacji. W dyskusjach o tym stosuje się różne klucze. Jednym z najbardziej nieadekwatnych i szkodliwych jest klucz wolnorynkowy. Oto właściciel interesu, platformy społecznościowej, to jego firma, więc niech robi w niej co chce i może wyrzucać kogo tylko zechce. Na ten moment stroną cenzurowaną przez wielką cyfrę i ogólnie wielki biznes są głównie konserwatyści, zaś na poziomie mniejszych biznesów bywa dokładnie odwrotnie. Elektroniczne giganty usuwają jak mogą wszystko, co przeczy postępowej agendzie, a właścicielka salonu, gdzie oferuje się intymne strzyżenie i piercing dla pań, odmawia wykonania identycznej usługi osobie, którą zidentyfikowała jako mężczyzna. Na poziomie wielkich wydawnictw zmienia się treści klasycznych utworów, by pasowały do postępowego przekazu, a właściciel małej drukarni odmawia przyjęcia zamówienia na plakaty reklamujące gejowską imprezę itd. itd. Kiedy... no dobrze, to zobaczmy, co tam jest, co tu chodzi. Czy może chodzić na przykład o Joe Rogana, który propaguje antyszczepionkowe narracje i który i w ramach protestu przeciwko właśnie Roganowi Joni Mitchell kazała wycofać swoją muzykę ze Spotify'a? Czy może o to chodzić? Czy Szymon, czy ty po raz kolejny bronisz antyszczepa? O, bo ja zaraz usłyszycie, że pada ten cytat. Ten cytat tutaj, że także w makroskali są rzeczy, których nie da się zastąpić. IKEA, Facebooka, Amazona, Google, YouTube nie zastąpisz niczym. Jestem całkiem pewien, że IKEA da się czymś z... Cześć, to się nazywa sklepy... Sklepy... I guess Twitch nie chce, żebym wymówił to słowo. Może być zbyt trudne. Ale czekajcie. I Szymon czyta cały ten akapit. A co z następnym? Co z następnym? W tym kontekście bardzo ciekawa jest historia sporu Neila Younga i Joni Mitchell z platformą Spotify, która dała u siebie miejsce popularnemu programowi Joe Rogana. Ale to nie jest spór o to, że ona dała u siebie miejsce. To nie jest o tym. Obszerny artykuł na ten temat napisał Glenn Greenwald. Kurde kocie! Glenn Greenwald. Wiecie, kim jest Glenn Greenwald? Jest kolesiem, który pisał o niesprawiedliwościach w Brazylii i o tym, jak kolejne prezydentury źle traktowały obywateli, a po czym z jakiegoś powodu postanowił zostać prawackim szurem, nie? Ciekawe, jak ludzie się zmieniają. Widzicie? I znowu, Greenwald uznany za... W 2013 za jednego z pierwszej setki największych światowych myślicieli jest gejem. To było 10 lat temu. Mieszka w Brazylii ze swoim mężem i wspólnie wychowują dziecko. Nie da się powiedzieć, że jest konserwatystą. Ależ da się. Wystarczy poczytać trochę więcej o Greenwaldzie i znać konteksty. Na przykład Glenn Greenwald w tej chwili regularnie występuje w... Pam, param, pam! Nie zgadniecie. Fox News u Kakera Carlsona. Co za ciekawa sprawa. Ale nie jest, z pewnością nie jest konserwatystą, ponieważ jak powszechnie wiadomo, Kaker Carlson jest znany z jego zamiłowania do pluralizmu w dyskusji. Nie? Amerykańscy liberałowie mają obsesję na punkcie znajdowania sposobów na uciszenie i cenzurowanie swoich przeciwników. Każdego tygodnia, jeśli nie codziennie, mają nowe cele, które chcą zdeplatformować, zakazać, uciszyć i w inny sposób uniemożliwić mówienie lub bycie słyszanym. Czyżby Glenn Greenwald miał kosę z cancel culture? No, także wiecie... Dobre źródła sobie, Szymon, wybierasz. Ale trzeba ci przyznać, tego nawet w źródle, które się... nawet źródła, w które się z tobą zgadzają,
Musisz tak szeripikować, żeby, broń Boże, nie powiedzieć wprost, o czym mówisz. To jest fenomenalne. To jest imponujące, naprawdę. Co tam jeszcze masz ciekawego do powiedzenia w tej kwestii? Kiedy konserwatyści bronią właścicieli małych biznesów, powołują się właśnie na klucz wolnorynkowy. Jego salon, sklep, klub albo knajpa ma prawo obsługiwać kogo chce. Później przychodzi chwila, gdy cyfrowy gigant w 10 minut usuwa czyjeś treści tworzone przez całe lata i zmienia jego telefon w cegłę. To konserwatyści są oburzeni, a wtedy postępowcy przypominają im historię z intymnym strzyżeniem. Mówicie... Okej. I zobaczcie, co tu się teraz zadziało. Teraz mamy intymne strzyżenie. Połączone z wydrukowaniem zaproszeń na ślub do gejów i czymś tam jeszcze, nie pamiętam, obsługiwaniem kogoś chyba. Czy widzicie problem? Te rzeczy wpadają w różne kategorie, na przykład w kategorię niewydrukowanie dla kogoś ulotki, czy nie zrobienie dla kogoś ciasta, dlatego że jest gejem, jest jawną dyskryminacją. Jest, koniec, kropka. Jak dokleimy do tego strzyżenie intymne, które, o którym mówimy u osoby, która została zidentyfikowana jako mężczyzna, strzyżenie intymne jest dla kobiet, no to sprawa już nie jest taka jasna, nie? W sensie, wiecie, jeżeli mamy do czynienia z osobą AMAB przed tranzycją, to być może należałoby argumentować, że osoba AMAB osoba AMAB bez operacji dołu nie powinna być może się umawiać na strzeżenie dla docelowo osób o pewnym zespole organów, nie? I jest ten argument. Wydaje mi się nawet, że się z nim zgadzam. Ale jak zepniemy jedno z drugim, to nagle się okazuje, że albo bronimy obu, albo jesteśmy przeciwko obu. I tutaj zaczynają się schody. Ponieważ, tak jak powiedziałem, możemy powiedzieć, hej, ja jak najbardziej akceptuję ciebie taką, jaka jesteś osobą właśnie trans osobą AMAB, ale musisz zrozumieć, że nie każdy zabieg jest skierowany do ciebie, tak? Sorry. Koniec, kropka. Ale jeżeli ja muszę prowadzić zniuansowaną dyskusję o tych dwóch problemach naraz, ja nie mogę tego niuansu przedstawić. Ja nie mogę powiedzieć, tutaj trochę gdzieś indziej jest problem, ponieważ broniąc tego jednego punktu, ja od razu stawiam na równi z tym drugą rzecz, nie? Skupmy się na rzeczach konkretnych tutaj. Jeżeli ktoś mi każe tłumaczyć niuans, wytłumaczyć, dlaczego jedna rzecz jest okej, spinając z nią drugą rzecz, która może nie być tak prosto okej, to ja się na pewno wyjebę. Jeżeli ktoś mi pozwoli każdą z tych rzeczy osobno rozpatrywać, no to spoko, to mogę powiedzieć, tutaj sytuacja wygląda inaczej, bo tutaj mamy dyskryminację gejów, którzy sobie chcą zrobić swoją ulotkę na ślub, a tutaj mamy sytuację, w której doszło prawdopodobnie do nieporozumienia, ale to nie jest, ale tu nie powinna zachodzić ochrona antydyskryminacyjna, bo to jest inny materiał, nie? Zrozumienie tego rozróżnienia jest rzeczą, na którą trzeba poświęcić czas, nie? I ten czas nie zawsze mamy. I tak jak Szymon tutaj ubiera swoje argumenty, zestawiając przy okazji właśnie odmówienie
Odmówienie gejom tego, żeby zrobić im ciasto albo wydrukować ulotki z tym, czy platforma Spotify cenzuruje Joe Rogana, to jest gruba manipulacja. Jestem całkiem pewien, że platforma Spotify nie cenzuruje Joe Rogana, jeżeli by to zaczęła robić, a niestety nie robi, dlatego, że go dyskryminuje. Nie ma... A dziękuję, Sugewę. Nie ma tutaj czynnika pod tytułem jego rasa, płeć, orientacja seksualna, etniczność jest powodem, dla którego on jest wykluczany, tak? Powodem jest to, że on robi coś faktycznie złego. I to samo... Znaczy, i coś złego robi tak, że piekarz, który nie upiecze gejom ciasta, tak? Dyskryminuje. Ten się jest negatywne informacje. Tylko, że te dwa tematy nie są do siebie w żaden sposób analogiczne i nie można ich przeciwstawiać sobie jako dwóch stron tej samej monety. Że właścicielka ma prawo nie strzyc kogoś, kogo uznała za mężczyznę, bo to jej biznes, no to właściciel Facebooka ma prawo nie trzymać u siebie na platformie treści, które mu się nie podobają. Postawcie sobie albikle. Ten argument nazywa się false equivalency, czyli fałszywa ekwiwalencja, czyli fałszywe zrównanie. Obie strony sporu mylą się w oczywisty sposób. Ich błąd, a popełniają go obie, polega na tym, że nie zadbali o rozróżnienie między mikro- i makroekonomią. Jeśli mieszkasz w małym miasteczku i nie wpuszczą cię do żadnego klubu, masz kłopot. A jeśli jest w tym miasteczku klub, do którego cię nie wpuszczają, ale jest i taki, gdzie możesz chodzić, powstają enklawy. Bo ci, którzy niechętnie widzieliby cię w pierwszym klubie, sami równie niechętnie pójdą do drugiego. To nie jest rozwiązanie idealne, z pewnością jednak lepsze niż nic. Ale czy to realne w małym miasteczku, by każda mniejszość miała swoje kluby? Stąd migracje. Tylko, że znowu, tutaj mamy do czynienia z przesuwaniem słupków, ponieważ doszedł nowy modyfikator pod tytułem o, a teraz mówimy o małym miasteczku, więc nie mamy do czynienia z tym samym, z tą samą narracją już, ale nawet gdyby tak było, to życie w małym miasteczku nie tłumaczy tego, że masz prawo dyskryminować. Dyskryminacja nie jest uzasadniona tym, gdzie geograficznie żyjesz. Dalej nie możesz dyskryminować. I dlatego argument, że jak cię w małym miasteczku nie wpuszczą do klubu, to co zrobisz? To właśnie w takich sytuacjach skarży się na przykład piekarza, który nie chce gejom ciasta upiec. To są dokładnie te sytuacje. W związku z czym wiemy, co się robi. Skarży się tych ludzi o dyskryminację. Jeżeli ktoś nas nie wpuszcza do mojego klubu nie ze względu na nasze przyrodzone cechy, takie jak etniczność, orientacja seksualna, rasa, płeć i tak dalej. Spoko, może nas nie wpuszczać. Jeżeli robi to z tych powodów, mamy do czynienia z dyskryminacją. Religia też jest taką cechą chronioną, mimo że nie jest przyrodzona. I nie rozumienie tego rozróżnienia wydaje się w najlepszym wypadku przejawem srogiego braku analizy. Bo smutna prawda jest taka, że nawet jeśli cię wpuszczą, to jeśli jakaś grupa spotyka się z niechęcią, to w małym miasteczku poczujesz to mocniej niż w wielkim. Małe miasteczka, w których każdy nasz ruch jest obserwowany i komentowany, bywają nie do zniesienia. Nie ma dokąd uciec. Także i w makroskali są rzeczy, których nie da się zastąpić. Okej, zatrzymamy się teraz na tym pięknym przejawie klasizmu. Bo poproszę dowód na to. Poproszę dowód na to, że małe miasteczka stosują dyskryminację częściej niż duże miasta. Tylko mówimy o aktywnej dyskryminacji, a nie o
takiej, wiecie, narracji, gdzie ktoś mówi, ja tych wszystkich gejów nie lubię, nie? Tylko stajesz naprzeciwko geja i go dyskryminujesz, nie? Udowodnijcie mi, że w małym miasteczku jest faktycznie, jest to faktycznie mocniej nasilony proces. Bo bardzo często sytuacja z małych miasteczek nie jest, nie wychodzi absolutnie stąd, że ci ludzie są, nie wiem, jakoś mocniej uprzedzeni niż ludzie w dużych miastach, tylko mają dramatycznie mniejszą ekspozycję na pewne rzeczy. Jeżeli w twoim mieście, jeżeli w twoim miasteczku nie ma geja, to krytykując gejów nie dyskryminujesz osoby, tylko ideę. Okej, Facebooka, Amazona, Google'a, YouTube'a nie zastąpisz niczym. To nie Nowy Jork z jego odrębnymi dzielnicami dla ortodoksyjnych Żydów, Włochów i kogo tam jeszcze. Zachęcam ogólnie do reszty artykułu, gdzie szerzej rozpisana jest też perspektywa amerykańska bardziej na ten problem. Ciekawostka z Polski. Co to znaczy odrębnymi dzielnicami dla Włochów? Czy to są dzielnice, do których nikt nie ma wstępu? Bo ja bym chciał się dowiedzieć. Bo ja nie wiem, w sensie jest, ja rozumiem, że jest mała Italia, ale mała Italia to jest niewielkie osiedle właściwie, które składa się z kilku kwartałów i jest tak duże, że ma po prostu po przeciwnych swoich stronach stację metra i tyle, nie? To nie jest tak samo, podobnie rzeczy wyglądają z Chinatown i z innymi tego typu osiedlami. To nie jest tak, że ci ludzie żyją tam w oderwaniu od reszty świata, nie? USA z najnowszego raportu Manhattan Institute na temat cancel culture, czyli kultury anulowania, której najbardziej obawiają się ludzie młodzi. 45% osób poniżej 30 roku życia boi się, obawia się utraty pracy, ponieważ ktoś może źle zrozumieć coś, co powiedziałeś lub zrobiłeś, lub ktoś wyrwał z kontekstu to i umieścił w sieci coś z twojej przeszłości. Tego się ludzie boją. Tylko 29%, znaczy tylko 29%. Chcecie wiedzieć, co to jest Manhattan Institute? Spróbujcie zgadnąć, co to jest Manhattan Institute. To jest prawicowy think tank. Jakimś tak dziwnym trafem Szymciu korzysta z samych źródeł, które są tak po jednej stronie. Ciekawa sprawa. Znaczy nie, przepraszam, zacytował Wolne Lewo, więc raz się tutaj zmienił. Czy skrajnie? Nie wiem, ale... Ale jest skupiony na polityce wewnętrznej i sprawach miejskich. Co tam jeszcze? To są wielcy fani wolnego rynku. Wszystkie dobre, all the good stuff. Politics of the Culture Wars in Contemporary America. Wiesz, chciałem zauważyć, że to jest jakiś losowy raport, a nie...
O, Szymon w sumie spojrzał na... na opracowanie po prostu. O Jezus. Zresztą zaraz będzie najgorętszy take. Zaraz będzie najgorętszy take z tego materiału. Procent osób powyżej 55 roku ma takie życia, ma takie same obawy. Ale jednocześnie w tej samej grupie Przepraszam, ale chciałem zobaczyć. Chciałem zwrócić uwagę na to, kogo oni tutaj cytują jako osoby, które były dotknięte cancel culture. James Damore, który ogólnie stworzył raport pod tytułem, że polityka Google'a związana z równością płci jest z dupy, a tutaj wam pokażę, dlaczego kobiety są gorsze. Gina Carano, która, o ile dobrze pamiętam, cytowała, znaczy nazwała się praktycznie, nie, czy ona się porównywała do ofiar Holokaustu? Ja nie pamiętam, co ona coś o Holokauście. Ona napisała o Holokauście. Gdzie to jest, no? Znaczy ona po pierwsze klepała takie protrumpiańskie tego, ale kurczę, gdzie jest ten jej post? Nie mogę znaleźć. Ona się porównywała do... A, ona konserwatystów porównywała do Żydów bitych na ulicach. Przepraszam. Więc wiecie, same dobre przykłady. No i Brendan Eich, który został wywalony z Mozilla za to, że sprzeciwiał się homoseksualnym małżeństwom. Poniżej 30 roku życia, większość osób, około 60%, deklaruje, że popierało zwolnienie Jamesa Damora za kwestionowanie szkoleń w Google, szkoleń z zakresu równości płci, czy zwolnienie Ginny Carano, aktorki wyrzuconej z Gwiezdnych Wojen za niepoprawne politycznie wpisy na mediach społecznościowych, czy zwolnienie Bernarda Eicha. Widzicie niepoprawne politycznie wpisy. Szymuś, a może byś powiedział o tym Holokauście jednak, co? Może, wiesz... Skoro chcesz prowadzić dyskusję o politycznej poprawności, to może byś powiedział, za co ją wywalono z Disneya. Z Mandaloriana dokładnie. Byłego dyrektora generalnego Mozilli, wyrzuconego w 2014 roku za to, że w 2008 roku sprzeciwiał się idei małżeństw homoseksualnych. Większość młodych Amerykanów takie akcje popiera i jednocześnie spora ich część boi się, że dotknie to ich samych. No i to tyle. Jak zawsze dajcie znać, co myślicie na omówione tematy. Pamiętajcie, żeby zerknąć za tydzień na kolejną prasówkę. I do usłyszenia. Hej. Szymon, więc ja myślę, że jesteś paskudnym kłamcą i manipulatorem i to jest świetny przykład twojej manipulacji. Hej! Myślę też, że fajnie by było znaleźć tego sponsora tygodnia. Możecie nim zostać. Każdy z was... Trzeba pomóc temu paskowi się ruszyć. A jak ten pasek się ruszy, to jeszcze przy okazji będą quizy. Jak ta liczba subów podskoczy, także będą quizy. Same dobre rzeczy. All the good stuff. Także tak.